Nowe ronda, drogi rowerowe czy też chodniki. Takie mają być efekty rozpoczętej właśnie przebudowy skrzyżowania w Dąbrowie Górniczej. Od rana rozpoczął się remont Alei Zagłębia Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Granicznej do skrzyżowania z ulicą Tysiąclecia. Zarówno na skrzyżowaniu z ulicą Tysiąclecia, jak i ulicą Graniczną powstaną nowe ronda, które upłynnią ruch na tych skrzyżowaniach. Wyremontowany zostanie również odcinek ulicy Tysiąclecia pomiędzy Aleją Zagłębia Dąbrowskiego a Aleją Piłsudskiego, gdzie zostaną wytyczone nowe miejsca parkingowe, zostanie wyniesiona tarcza skrzyżowania z ulicą Bolesława Prusa, co ma na celu uspokojenie ruchu i podniesienie bezpieczeństwa i komfortu osób poruszających się pieszo, a także na całym remontowanym odcinku, czyli wzdłuż Alei Zagłębia Dąbrowskiego, jak i ulicy Tysiąclecia, powstanie nowa infrastruktura rowerowa, która komfortowo i bezpiecznie pozwoli poruszać się w tym miejscu na rowerach. Remont planowany jest do końca maja, natomiast pierwsze prace trwają w rejonie skrzyżowania ulicy Granicznej i Alei Zagłębia oraz na ulicy Tysiąclecia. Tutaj przez 4 tygodnie wyłączone jest skrzyżowanie ulicy Granicznej z ulicą Aleją Zagłębia Dąbrowskiego. Trwają prace przy budowie ronda, natomiast staramy się te utrudnienia minimalizować. Natomiast niestety trzeba się z nimi liczyć jak w każdego typu przypadku prac. Inwestycja pochłonie w sumie ponad 9 milionów złotych. Prace potrwają do czerwca i do tego czasu kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z licznymi utrudnieniami.